Wszystkim, znowu PN7, dalszy ciąg Tyranii. W ostatnim odcinku poszliśmy do grobowego Asha po wykonaniu rozkazu egzekucji na cieniach Nerata. Asz przysiągł nam naszą, tak pokłonił się przed nami i przysiągł nam posłuszeństwo. To samo chciał zrobić Tunon, ale zaatakował nas Bladen Mark, którego musieliśmy zabić w walce. Teraz przyszliśmy do Tunona, aby również przyjąć jego. Change has come to the Tears, and in time it will reach the Empire itself. You are the agent of that change, and even I could not have predicted what impossible heights you would reach. The time has come to take up the gavel and usher in a new age of structure and law to the Tears. Ta, bardzo szybko się wycofał z tej całej sprawiedliwości, Kyros. You will henceforth define justice for the rest of us. I will follow your lead and endeavor to follow your design. Doceniam twoją lojalność i wiarę we mnie. As the ruling Archon of the Tears, I submit to your authority and thank you for bringing order out of chaos. Go and represent the strength of law. Be the example the Tears require, the force that keeps them together, and the hope for their future under one rule. Let your justice know no mercy but that which you impose. Civilization itself will bend according to your design. Never forget this. Tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I am grateful to stand in your loyal service, Archon, but there is a shadow over these proceedings. Tunon wydaje się wahać, przyglądając się z nagłym przestrachem. Though you have proven yourself greater than the other Archons, Kairos is not satisfied. She sends a legion of expert soldiers marching on the Tears as we speak. Their war songs calling for your death. Co byś poradził? Tak, wzięła się szybko za robotę. Power begets power. A demonstration aimed at Kairos herself would give her a reason to regroup and consider her options. It would have to be a display of incredible proportions. Edykt wydany przeciwko północnemu imperium powinien pomóc. Yes. Destruction on that scale might serve your purpose. The North will tremble under your forceful hand. Return to the mountain spire and see your will given shape and consequence. Show Kairos the face of true power. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Let's have it then. Tam. Nie wiedziałem, że ostatecznie gra nas zmusi jednak do buntu przeciwko Kairos. Myślałem, że jakoś będzie można to załatwić polubownie, wiecie, jako... że staniemy się arbitrem Kyros na południu. Ale najwidoczniej nie. Najwidoczniej nie. Dobra, no to... Popielny las już przestał istnieć dla nas. Udajmy się do Wieży Górskiej. Albo wiecie co? Straćmy dużo pieniążków, to może najpierw udajemy się do Wieży Zmierzchu. Nie, aż jest tu badanie nad edyktami. Tak, ponieważ mamy ograniczoną ilość edyktów. Wchłonęliśmy 3, a widziałem miejsca na jeszcze jakieś dodatkowe 3. Z przyjemnością noszę, że uczyliśmy... Pozwól, że... Tak. Tak, jeszcze nie skończyli badań.
Chcę, żebyś coś zbadał. Tak, jeszcze są zajęci. Okej. Jest badanie dyktów. Wymagalibyśmy 6 ludzi. Ale mamy na to pieniążki. Tak, dostaliśmy... Tak, zdawało mi się, że dostaliśmy dużo pierścieni. Ale nigdzie ich nie widzę. Dostaliśmy na pewno dużo kamieni szlachetnych. Część pewnie z nich moglibyśmy wydać. I tak, dużo rzeczy jeszcze mógłbym posprzedawać, żeby zarobić na to i później wydać te pieniądze na badania. Ale póki co i tak, skoro są zajęci, to nie muszę tego robić. Dobra, zajrzyjmy do dziennika, tak. Wydać edykt przeciwko wojskom Imperium Północnego. Tak. I reputacja się zmieniła z Tunonem. Dobra, no to idziemy do wieży górskiej i zobaczymy, jaki edykt możemy wydać. Rzuć edykt na Imperium Północne. Właśnie, zobaczmy. Mamy tutaj aktywne raz, dwa, trzy, cztery, pięć znaków. Pozostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc domyślam się, że w Imperium Północnych jest również 5 wież i że Kyros je kontroluje. Więc może rzeczywiście jesteśmy równi potęgą Kyros obecnie. Okej. Fale energii promieniują od wieży, pociągając cię naprzód, wciągając twoje ciało i umysł w jej ochocze objęcia. W centrum tego napływu czeka rezonator, gotów przesłać twój głos, ponieść twoje przykazania w najdalsze zakątki Tyras i dalej. Stąd najwyższego punktu wyspu, skupiając wszystkie siły, mógłbyś dokonać projekcji swojej woli daleko na północ, poza obrzeża Tyras i obwieścić edykt aż w Imperium Północnym. Zwróćcie się do towarzyszy. To zapewne równa się deklaracji wojny z hegemonem. Możemy ruszać? Nareszcie! Mamy ze sobą drugą wolę, długą drogę od ruin obrzeżnych. Nigdy nie byłam zbyt ważna. Zabójczyni szkarłatnego chóru, jakich tysiące. Ale my to naprawdę czegoś dokonujemy. Dzięki za zabranie mnie ze sobą. Okazja. Czuję ją jak kuszący powiew. Nikt nie uczynił takiej wyrwy w szeregach obrony hegemona. Odkąd przeciwstawił mu się grobowy aż. Służba u twojego boku była zaszczytem. Niech się dzieje, co chce, jestem gotów na wszystko. To dla nas wszystkich nieznane terytorium. Jesteś pierwszą osobą, która zada cios bezpośrednio hegemonowi. Uderz więc tak, by poczuł. Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzać, jeśli stanę z tyłu i będę robił notatki. Śmiało ruszaj. Jeśli nie pokażę hegemonowi, że moja zdolność rzucenia dyktu nie jest przypadkiem, ataki nigdy nie ustaną. Cios w czuły punkt hegemona. Dobrze, mam nadzieję, że ten punkt poczuje go w swojej sali tronowej. Przyłóż mu z całej siły. Wieża czeka na twój rozkaz. Okej. Imperium Północne. Tak, mam jeszcze 2 nieznane dykty. Tylko tutaj możemy kliknąć tak. Co chcemy im na nich rzucić? Może edykt ognia? Ponieważ to daje nam wszystkie umiejętności magiczne. Ale sprawia, że zimno leczy. A nie, to tylko na nas. Okej. Wzmocnia nas na orach chwilość minus 4. To zmniejsza umiejętności magiczne, kontrola piorunów. Nie, dobra, wrzucamy edykt ognia.
Ciekawe, co Kyros na to powie. Twój edykt ognia rozpętał niepohamującą pożogę w stolicy Imperium Północnego, obracając budynki w popiół i trawiąc zatłoczone ulice ścianami ognia. Zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, co się dzieje, płomienie ogarnęły całe miasto. Mieszkańcy giną tysiącami, nie rozumiejąc, jak hegemon mógł dopuścić, by miasto spotkał taki los. W północnym królestwie nastał chaos, a armie maszerujące ku terasom otrzymały nietypowy rozkaz. Wycofać się do stolicy, zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo przed edyktem. Po raz pierwszy w historii wielkiego podboju hegemona jego wojska wycofały się. Wkrótce w całej krainie pojawiły się pytania wypowiadające szeptem. Jaka to nowa potęga zmusiła hegemona do takich posunięć? Wypełniłeś dekret hegemona. Terasami rządzi obecnie jeden archont. Twoi dawni rywale złożyli ci przysięgę wierności lub zginęli. Wojna domowa zakończyła się. Szkarłatny chór był silny liczbą swoich żołnierzy, ale to nie przeszkodziło ci rozbić go w puch. Gdy pozbawiłeś chór dyrygenta, poszczególne bandy rozpierzchły się, siejąc chaos i zniszczenie. Pozostałości hordy poszukujące sobie zajęcia w czasach pokoju przyprawiają wszystkie osenne koszmary. Powszechnie uważano, że zgardzeni nigdy nie podążą za innym generałem, ale przyciągając grobowego Asha na swoją stronę udało ci się osiągnąć ten sam efekt innymi środkami, kontrolując archonta wojny. Kontrolujesz całą potęgę Imperium Północnego. Reorganizujesz archaiczne struktury regimentów i tworzysz nowe dowództwo ze sobą jako najwyższym wodzem. Legion odnosi niezliczone zwycięstwa, a twoi żołnierze z zapałem wprawiają się w sztuce wojny, przygotowując się na odwet hegemona. Pod twoim przywództwem ci, którzy opierali się podbojowi i siali niezadowolenie, zostali zniszczeni, a bunt raz na zawsze stłumiony. Wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest prawdziwym władcą teraz, rozwieją się, gdy za twoją sprawą ziemie te powracają do życia. Wieść o twoich dokonaniach rozniosła się daleko poza terasy. Nawet w najdalszych zakątkach Imperium opowiadano sobie szeptem o stanowicielu, który stał się archontem i zniweczył podbój, otwierając nową przyszłość przed zdruzgotanym narodem. Zjednoczenie teraz pod sztandarem zgardzonych nigdy nie było twoim celem, a jednak udało ci się zebrać wszystkie siły hegemona pod jednym sztandarem i wreszcie zaprowadzić spokój i porządek w terasach. Ludzie, którzy jeszcze niedawno miotali na siebie przekleństwa z dwóch stron barykady, szybko nauczyli się myśleć o sobie jako części większej całości przekraczającej granice ich ojczyzny. Dzięki zakończeniu edyktu kamienia, ziemia wokół Kamiennego Morza w końcu przestała drżeć. Wiara w to, że Lazur powróci do dawnej świetłości, jest powszechna. Jednak rytuał niezbędny do zakończenia edyktu wyjałowił tamtejszą ziemię do tego stopnia, że nie jest w stanie urodzić żadnych plonów. Kilku wyjątkowo zdeterminowanych rolników udaje się zasiać niewielkie sadzonki, ale dawnego Lazuru nie sposób wskrzesić. Pamięć o kopcu jako potężnej niszczącej siła została zaklęta w nieruchomej skale. Większość ludzi zgadza się, że świat bez Archonta Kamienia jest lepszym miejscem. Mieszkańcy Lazuru zaczynają stopniowo odzyskiwać swój kraj, spustoszony przez jego moc. Śmierć kamiennych tropicieli najsilniejszego i najstarszego plemienia zwierzców jest potężnym ciosem dla ich kultury. Wraz z nimi przepadają stulecia tradycji przekazywanej ustnie. Mniejsze plemiona nigdy nie otrząsną się po tej stracie. Esencja kopca została zachowana, a ziemia Lazuru trwale zniszczone. Kruszyciele powracają do wzgardzonych. Chociaż nie cieszą się taką reputacją jak niegdyś, cios, który zadają szkarłatnemu chórowi, pozbawiając hordę głównego źródła żywności, i sprawia, że odzyskują szacunek Legionu. Zostają na powrót przyjęci w szeregi zgardzonych i ponownie stają się częścią armii, która podbiła terasy. Po całkowitym zniszczeniu niezłomnych i mieszkańcom dawnej krzepy grozi nastanie całkowitego bezprawia. Wojska hegemona stacjonujące w Kamiennej Strażnicy są w stanie zdusić największe zarzewie buntu, ale nowa władza na każdym kroku spotyka się z oporem. Reszta rodziny grobowego Asha ginie swojej ręki. Długie i pełne chwały dzieje jego rodu dobiegają końca. Choć często zastanawia się, czy można było zrobić więcej, by uniknąć tej masakry,
Nigdy nie poświęcasz tym myślom zbyt wiele czasu. Choć minie wiele czasu, nim znikną ostatnie ślady spustoszenia sprowadzonego przez edykt burz, cmentarzysko mieczy powoli dźwiga się na nogi. Krzepa być może nigdy nie odzyska swojej chwały, ale na ruinach i przeszłości można zbudować lepszą przyszłość. Ród regentów wygasł. W ich miejsce rodzą się nowe idee i tradycje. Wyeliminowałeś karwotny chór, który dręczył żołnierzy zgardzonych w Cytadeli Pergaminu. Wyrąbałeś sobie drogę przez chórzystów aż do Cichego Archiwum. Zgodnie z rozkazem grobowego Asha zniszczyłeś zwój, wrzucając go do potoku lawy. Zabierając Ciche Archiwum z piedestału i zakłócając zaklęcie ochronne podtrzymujące konstrukcję Cytadeli Pergaminu, powodujesz zawalenie największej skarbnicy wiedzy w Teratusie. Świat być może nigdy nie uświadomi sobie, jak wielką stratę poniósł. Mędrcy w Terasach zostali niemal całkowicie wybici. Resztki zgromadzonej przez nich wiedzy są zagrożone w takim samym stopniu zniszczeniem, co wykorzystanie w niewłaściwych celach. Zniszczenia poczynione w intelektualnym sercu Legionu są zapewne nieodwracalne. Choć niewielkie grupki niedoszłych uczonych od razu, od czasu do czasu zdobywają pewne wpływy, zbyt wiele wiedzy przepadło, by dało się to kiedykolwiek naprawić. Bez twojej pomocy niewielki garnizon sił hegemona został z łatwością podbity przez spiżowe bractwo, które zamierzało odbić miasto. Co? Rozstaje Letiany pod rządami spiżowego bractwa popadają w ruinę. Niegdyś tętniący życiem ośrodek handlu zamienia się w miasteczko bezprawie i zamieszkiwane przez najemników i bandytów. Tak, to widziałem. W internecie jest jakiś quest z uporaniem się ze spiżowym bractwem, ale w moim, tak jak ja grałem, nigdy on się nie aktywował. Po tym jak już właśnie raz przepędziliśmy bractwo, potem nie mieliśmy żadnej opcji, żeby dalej coś z nimi robić, więc nie wiem, czy to nie był czasem jakiś błąd gry. W każdym razie z pewnością nie oddałbym ich bez walki, rozstaje Fletiany. Wydając edykt, w studni Vendriena obwieściłeś światu swoją moc i pokazałeś wojskom Kyrosa, co potrafisz. Pokonując ich dowódcę i rozpędzając ich oddziały, wysłałeś wyraźną wiadomość hegemonowi. Narodził się nowy Archont. Edykt rozprasza się, ale jeden z jego efektów nie ulegnie zmianie. Będzie pierwszym prawdziwym zagrożeniem dla władzy Kyrosa. Grobowy Ash nadal dowodzi wzgardzonymi, uznając cię za swojego suwerena. Z początku stary generał opiera się twoim rozkazom, ale z czasem nabiera do ciebie zaufania i wykonuje polecenia bez żadnych dyskusji. Współpracując ze sobą zaprowadzacie upragniony porządek w rozdartych bezprawiem terasach. Śmierć głosów Nerata wywołuje na całym kontynencie falę żywiołowej krwawej zemsty. Wszyscy, którzy ucierpieli za sprawą szkarłatnego chóru, krwawo świętują zabójstwo głosów jako uwolnienie świata od największego pasożyta. Mimo zwycięstwa jedna myśl nie daje ci spokoju. Choć byłeś przy jego śmierci, cały czas zastanawiasz się, czy głosy Nerata rzeczywiście odszedł. Tudon Arbiter nadal rozsądza spory ze swojej siedziby w niechcianym mieście. Stosuje pisane przez ciebie prawa co do litery, doradzając ci w sprawie szczegółowych przepisów, którymi nie masz czasu lub cierpliwości się zająć. Bez jego pomocy utrzymanie porządku w terasach byłoby w zasadzie niemożliwe. Śmierć Bladena Marka pozbawiła świat najbardziej utalentowanego zabójcy. Utrata człowieka, w którym straszono nieposłuszne dzieci, nie jest wielkim problemem. Choć często łapiesz się na tym, że wpatrujesz się w ciemne kąty i masz wrażenie, że ktoś cię obserwuje. Postać Bladena Marka zawsze będzie się kładła długim cieniem na twoim życiu. Barik, którego nie zadowala konsumowanie owoców zwycięstwa, wraca do szeregu, organizując swoje wojska według najsilniejszych stron i dbając o to, by każdy żołnierz dawał z siebie wszystko. Cały czas pozostaje zakuty w swoją górę żelaza, ale chodzi wyprostowany i jakby lżejszym krokiem niż wcześniej. Grupa wiernych ciur obozowych co rano poleruje jego blachy, nadając im nawet ślady połysku, a zapach wydobywający się ze szczeliny na oczu ulega istotnie poprawie. Tak, ze szczeliny na oczy ulega istotnie jej poprawie. Napierśnik Barika jest obwieszczony medalami za odwagę, a wielbiciele przyozdabiają jego na ramienniki grillandami kwiatków. Los w końcu uśmiechnął się do ogromnego żołnierza.
Zwrotka nie potrafi znaleźć sobie miejsca w czasach względnego pokoju, który nastaje po twoim podboju. Wraca do wojska i wyszukuje po wsiach młode kobiety, dzieląc się ze swoimi umiejętnościami z tymi, które wykazują największe pasje. Liczba jej uczennic stale wzrasta i Zwrotka w końcu idzie śladami głosów Nerata, tworząc własną armię bezdusznych sióstr. Okazuje się surową nauczycielką. Często korzystasz z jej usług, mając pewność, że przyjmie każde zadanie, które wiąże się z rozlewem krwi. Landry trwa niezruszenie u twojego boku, starannie zapisując dzieje twoich czynów i osiągnięć. Nie zapomniając kronikę wiedzą i historią, podążając za tobą, nie zważając na swój sędziwy wiek. Razem odkrywacie wiele tajemnic z tego świata. Udajesz, że nie zauważasz, jak Landry z wiekiem coraz bardziej słabnie, chociaż często przerywasz wypowiedź w pół zdania, by jego pióro mogło za tobą nadążyć. Stary mędrzec w milczeniu docenia twoją uprzejmość. Ebb pozostaje u twojego boku i wyszukuje obiecujących rekrutów spośród twoich zwolenników. Zgromadziwszy grupę zdolnionych kandydatów, tworzy początek przyszłej szkoły zaklinaczy pływów. Choć często żartuje, że pod jej przywództwem szkoła na pewno upadnie, jej uczniowie nie podzielają tego zdania, podobnie jak dziesiątki kandydatów, którzy przybywają do niej w nadziei na pobieranie nauk. Zabija w cieniu nie ma najmniejszej ochoty dalej przestawać z ludźmi, wraca do dziczy, poszukując pobratyńców. Natrafia na niewielką grupkę zwierzców, które porzuciły krainy przystani i lazuru, ale trafiły w niewolę wojsk hegemona. Ze zbieraniny uciekinierów wydaje się stworzyć plemię swobodne, nie wędrujące po terasach, bez żadnego poszanowania dla granic i praw. Napadają na wsie i łupią karawany, szczycąc się tym, że zerwali wszystkie więzy ze światem ludzi. Choć za ich głowy wyznaczono pokaźną nagrodę, nikomu nie udało się przetrwać polowania na ich przywódczynię. Sirina z czasem coraz więcej milczy. Odzywa się z rzadka i rezygnuje z pieśni, stopniowo oddalając się od twojej armii. Pewnego dnia po prostu opuszcza obóz i udaje się w ostępy teraz. Dociera do ciebie pogłoski, że osiadła w opuszczonej górskiej świątyni i złożyła śluby milczenia, które przyciągnęły do niej niewielką grupę adeptów. Pozwalasz jej żyć w spokoju. Choć przysiągłeś wierność Kyrosowi, w powszechnej opinii świat jest za mały dla dwóch hegemonów, dlatego teraz stanowisz zagrożenie. To stawia pod znakiem zapytania twoją przyszłość. Ale jedno jest pewne. Gdy Kyros uderzy, będziesz gotowy. Ze szczytu swojej starożytnej wieży widzisz w oddali za górami ziemię Imperium Północnego. Na twój rozkaz rogi triumfalne obwieszczają w całej dolinie zakończenie jednej długiej kampanii i początek nowej. Okej, zaskoczyło mnie to. Naprawdę mnie to zaskoczyło. Myślałem, że coś się jeszcze przynajmniej wydarzy. Ale wygląda na to, że to koniec tyranii. Okej. Szkoda. Zostało jeszcze trochę rzeczy do zbadania. Tak, mam jeszcze sporo ekwipunku, którego nie ulepszyliśmy. Sporo badań, które prawie w ogóle nie udało nam się przebadać, więc... Gra wydaje się być trochę taka niedokończona. W moim mniemaniu. No ale cóż. Wiedziałem, że to będzie krótsze doświadczenie niż... Pillars of Eternity, więc nie spodziewałem się. Znaczy, tak. Myślałem, że nie będzie aż tak długa. Więc w sumie nawet myślałem, że troszkę wcześniej się skończy. To jest odcinek 56, więc podzielić przez 2 zajęło to około 26-27 godzin. Więc... Od 20 do 30 godzin, więc no... Ale jest jeszcze sporo rzeczy do przebadania. Ten cały quest ze Spiżowym Bractwem, który nie wiem, czy się on nie aktywował, czy podążając drogą wskazanych, on się nigdy nie aktywuje, nie mam pojęcia. Czy to jest po prostu rzecz na przyszłe przejścia? Są jeszcze takie rzeczy, na przykład jak wieża Jutrzenki, ta wieża właśnie przy rozstajach Letiany. Wiem, że gdzieś jest jakieś zadanie, które pozwala się dostać na jej tyły i zbadać całą wieżę. Tam jest jedno przejście takie zamknięte, którego nie mogliśmy otworzyć. Tylko właśnie nie wiem, czy ono się tylko w ścieżce chóru jest obecne, czy po prostu również czegoś nie zauważyłem. No okej.
To teraz może jeszcze trochę powiem o grze. Chciałbym zdecydowanie ją porównać do Pillarsów. O! Dawid Szymczyk. Ciekawe, czy to Polak. Dobra, wracając do mojej myśli. Porównując ją do Pillarsów, tak, jest sporo rzeczy fajniejszych i trochę rzeczy mniej fajnych. Na pewno same decyzje, które podejmujemy, są dużo fajniejsze niż w Pillarsach. W Pillarsach w ogóle nie miałem żadnej jakby to ująć, żadnego poczucia podejmowania jakichkolwiek decyzji. A szczególnie najbardziej zawiodła mnie ta decyzja z Rodrykiem. Zabijając go, on się potem skrzeszał i tak zabijał, więc... Zabiliśmy go, żeby nie mógł zabijać wieśniaków, ale i tak ich zabił, więc... Więc w Pillarsach w ogóle nie mam takiego pojęcia podejmowania decyzji. A tutaj jest dużo częściej, niezbyt często, ale jest kilka takich bardzo ważnych momentów w grze. Właśnie jak przystanie do której frakcji chcemy, za którą frakcją chcemy się opowiadać, również na przykład zabójstwo dziecka Archonta Wojny Grobowego Asha, czy na przykład spalenie księżnicy. Co prawda może one potem nie mają jakiegoś dramatycznego wpływu. Na przykład to, że zabiliśmy dziecko Asha, mimo to Ash i tak się na końcu do nas przyłączył. Więc to jest tak, więc widać trochę taką małą, tak brak wyników tego, co zrobiliśmy. No i poza tym... Więc to mi się na pewno... Tak, więc to podejmowanie decyzji jest dużo fajniej zrobione. Nie jest... Mimo wszystko spodziewałem się troszkę więcej po trailerach i po zapowiedziach. Mimo wszystko nie mam takiego poczucia, że rzeczywiście decyduję o tysiącach ludzi. Ale zdecydowanie to jest krok w dobrym kierunku. A co mi się nie podoba, to rozwój postaci, który jest taki trochę bardziej roztrzepany. Przez to, że postacie mają dużą dowolność w rozwoju, a raczej może na odwrót, główna postać ma dużą dowolność w rozwoju, to nie ma takiej jednej określonej ścieżki, którą można by mu jakby specjalizować. Każda postać dodatkowo ma swoje własne umiejętności i właśnie... Jakby to ująć? W Pillarsach mamy te klasy, które nam dają jakieś zdolności, jakieś konkretne umiejętności, których możemy używać i konkretną ścieżkę, którą będzie nasza postać spełniać. Natomiast w Tyranii nie ma nic takiego i czuję taki duży chaos w tym, co nasza postać dostaje i jakie zdolności posiada. Tym bardziej, że jeszcze dochodzą takie zdolności jak za reputację, czy zdolności z artefaktów, które dostajemy. Więc nasza postać dostaje taką dużą pulę różnych rzeczy, które tak niekoniecznie mogą współgrać ze sobą albo być w jakikolwiek sposób wyważone. Więc... Okej, to jest chyba jakiś zestaw polski. Dobra. Więc trochę to jest takie chaotyczne w porównaniu do Pillarsów. I wyważone jest tylko na początku, bo szczerze powiedziawszy, tylko te początkowe walki są wyważone. Okej, to jest koniec kredytów, ale ja będę jeszcze mówił dalej. A wy posłuchacie sobie trochę dalej. Menu, tak, głównego. Tak, kilka początkowych walk, m.in. walka o studię Vendriena oraz walka w opustoszałych murach. One rzeczywiście były wyważone. Rzeczywiście miałem pojęcie, że musiałem coś się postarać, żeby tą walkę wygrać i rzeczywiście czułem coś takiego, że było blisko przegranej, ale mimo to udało się wygrać. Natomiast po tych dwóch walkach już w ogóle nie miałem takiego odczucia. Tak, nasza drużyna po prostu zaczęła rozwalać wszystko na swojej drodze. Nawet walki z archontami nie były aż tak trudne. Mieliśmy tak dużo leczenia, że i obrony, że archonci praktycznie nie mogli nam nic zrobić poza paroma przypadkami. Więc ten cały schemat walki na początku działał całkiem dobrze, nawet chyba trochę lepiej niż w Pillars of Eternity, ale potem się rozpadł. Więc tak. Okej.
Czy coś mam jeszcze do powiedzenia tej gry? Generalnie nie żałuję, że ją kupiłem. Bardzo ciekawa gra RPG. Fabuła również troszkę wymaga tego, żeby się rozkręciła. Ale zdecydowanie jest mniej jest taka rozstrzelona. Jest bardziej skupiona niż w Pillarsach. No i jeszcze właśnie jest ten duży aspekt przechodzenia ponownie gry, które na pewno bardzo by mnie zainteresowało. I tego, że rzeczywiście podejmujemy jakieś decyzje, które potem mają wpływ. No może nie taki nie aż taki, jaki oczekiwałem, ale mimo wszystko decyzje są i wpływ jest. I to dużo większy niż w Pillarsach, więc... Więc tak, generalnie polecam grę. Na pewno nie żałuję czasu, którego w nią spędzałem. Na pewno zdecydowanie końcówka bardzo mnie wciągnęła i dlatego odwlekałem również nagrywanie Białej Marchi, ponieważ wciągnęła mnie końcówka Tyranii i chciałem zobaczyć, co się dalej wydarzy. Mam nadzieję, że wy też mieliście takie odczucie. Okej, ale to będzie już koniec. Tego zagrajmy wy, jak widzicie. Tak, troszkę mnie to z zaskoczenia wzięło, ale... Ale cóż, tak jest. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej Tyranii, to wpiszcie w komentarzach. Mam jeszcze dwie pozycje, które chciałbym zrealizować, mianowicie ścieżkę szkarłatnego chóru. Wtedy zrobiłbym sobie jakiegoś szalonego wojownika z dwuręcznym mieczem, który by robił zawsze to, co mówi chór. I to myślę, że byłoby trochę ciekawe, biorąc pod uwagę chaotyczną naturę chóru. Oraz jeszcze trzecia ścieżka to ścieżka buntowników, czyli wspieranie wiarołomców, niezłomnych i mędrców. Nie wiem, z kim wtedy trzeba by się zaprzyjaźnić, ale no cóż, ale można by również pokombinować. Nie wiem, kim wtedy również miałaby być główna postać, pewnie również jakiegoś maga bym utworzył, ale jeszcze nie jestem pewien. Okej, więc jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć więcej Tyranii, którą z tych ścieżek, to piszcie w komentarzach. Że nie będzie odzewu, to uznam, że temat Tyranny się dla nas zakończył i przejdziemy dalej, będziemy coś wymyślać. Okej, to tyle mojego gadania. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali, to zagrajmy wy, którzy tak cierpliwie każdy odcinek oglądali, bądź zaglądali od czasu do czasu, zobaczyć, co się dzieje. Mam nadzieję, że wam się podobało, mi na pewno się podobała gra i... Do usłyszenia w przyszłych seriach. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!